miasto finansuje naszą działalność na tyle, na ile mogło finansować w myśl przepisów przed 2011 rokiem, a po 2011 roku już w ramach ustawy praktycznie rzecz biorąc zapewnia finansowanie na działania ratownicze. Te działania ratownicze polegają na po pierwsze ochronie obszarów wodnych, czyli nie myślimy tu w tym momencie o kąpieliskach, tylko o wszystkich obszarach wodnych, czyli ta woda, która jest w Szczecinie, to jest 1/3 miast. Patrole służby ratowniczych, całodobowy dyżur ratowników, ochrona imprez, które są organizowane nad wodą przez miasto. No jeżeli ktoś inny organizuje imprezę, oczywiście może się do nas zwrócić też o taką ochronę. Jeżeli nie ma środków, wtedy postaramy się według własnych i z własnych środków to sfinansować. I plus kąpieliska, tak? Czyli to, co jest smaczkiem, jeśli chodzi o lato. Wszyscy się pytają o kąpieliska i dla wszystkich ratownictwo wodne to kąpieliska. Umowa obowiązywać będzie na 3 lata, czyli do 2016 roku i jest to umowa, która zobowiązuje nas do zapewnienia ochrony ratowniczej na terenie akwenów szczecińskich, wszystkich. Czyli tak, jeśli chodzi o te kąpieliska, o których mówiłem wcześniej, jak i pozostałe akweny. Praktycznie rzecz biorąc, musimy pełnić zawodową służbę przez 24 godziny na dobę w ciągu tych 3 lat i na to miasto daje pieniądze.